Dzień dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o browarze w Sobótce. Jest to w zasadzie niedaleko, Parę kilometrów za Wrocławiem jest oczywiście ten piękny masyw ślęży. Mamy tam miejscowość Sobudka, i tam się e, znajdu, znajdował e, wiele, wiele lat e, m, bardzo ciekawy browar. E, tak się składa, że nie tak dawno stałem się posiadaczem sporej kolekcji e, etykiet od piwa. No i układając je, wyselekcjonowałem parę etykiet, które Państwu za chwilę pokażę. Ale wrócę do e, Sobudki w 1817 roku baron Emst von y, Lutwitz y, założył w Sobótce browar. Browar się nazywał na górce, no bo wiadomo tam jest górka, y, w 1858 roku, czyli w tym roku, który tutaj widzimy, jego syn Wilhelm von Ludwitz bardzo rozbudował ten browar, i w zasadzie od tego czasu jest liczony taki wielki rozwój tego browaru. Ale proszę zrozumieć, że skoro ten browar został z powodu no, uch, dziwnych powodów w 1997 roku zamknięty. Bo te duże koncerny piwne wykończyły, jakby to powiedzieć, te małe browary, co prawda powiedzieć, małe, to tutaj jest Eufemizm, ponieważ to był na tamte czasy ogromny browar, to ten browar w sobódce działał 180 lat, czyli całkiem fajny kawał historii. Tak jak wspomniałem w 1000 w 1858-9 roku e, syn założyciela bardzo rozbudował e, ten browar. Był to Gorkauer Societal Brauerei Aktiengesellschaft, Gesellschaft, gdzie produkowano wspaniałe piwa, leżakowe, mocne, słodowe, koźlaka, e, który był robiony metodą dolnej fermentacji, i stąd tu się wziął właśnie ten koźlak, czyli właśnie to e, piwo, i to jest też e, właśnie e, piwo z browaru. E, w Sobóczce, ale jednocześnie to jest, wtedy był nazywany Górka, że to był browar na Górce, zresztą kto kiedyś tam był, to to jest... Ten charakterystyczny kościółek, który się znajduje na ślęży, ale też inne motywy były wykorzystane w tamtych czasach. Oczywiście to piwo pierwotnie, tak jak widzicie Państwo, tutaj ten koźlak ciemny jest w takim pucharze, w takim pokalu piwnym, to tu na środku możecie Państwo zobaczyć. Właśnie to jest taki charakterystyczny półlitrowy pokal z podziałką 0,5 litra, także to jest spory kawał piwa i musicie. Państwo powiedzieć, że on się tutaj wspaniale prezentuje. Oczywiście można było piwo wziąć sobie luzem, czyli w takiej flaszce zanieść do domu lub ewentualnie już w butelkowy. To jest taka wczesna butelka od piwa, to jest anonimowa, czyli nie ma żadnego napisu na szkle, ani napisu na korku, ale ona właśnie gdzieś z takich czasów międzywojennych pochodzi i na tych w butelkach były naklejone etykiety. No, i tutaj możecie Państwo zobaczyć najstarszą etykietę, którą ja posiadam. Jest to etykieta z 55 roku, gdzie mamy piwo jasne, lekkie, browar w sobódce górce. I proszę zwrócić uwagę, że ten motyw, który był na szyldzie, jest tak samo na etykiecie z tego 1955 roku. No, musicie Państwo przyznać, że dla niektórych. Oglądający tę audycję, 1955 rok to jest bardzo odległy czas, ale musimy pamiętać, że ten browar działał 180 lat. Następna etykieta już jest troszeczkę inna. Ona jest z 1966 roku i już tutaj pisze: piwo jasne, pełne produkcja browaru w Sobódce. Kolejna etykieta w zasadzie różni się tym, że nie ma tu tego znaku, tylko jest taki prostszy znak w kształcie kufla, no i oczywiście jest już wtedy dwunastoprocentowe. No kolejny to tutaj, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że woda, która była czerpana do produkcji tego piwa była ze zdroju, ze źródła, które wypływało niedaleko tej góry. Podobno jeden kilometr od tej góry, także ta woda była zdrojowa, czyli była bardzo zdrowa i to było piwo jasne, lekkie, co prawda miało tutaj 9%. Ale te procenty piwne liczymy inaczej. Tu mamy też ciekawy, proszę zobaczyć, górski zdrój. Tu są właśnie te charakterystyczne góry, piwo jasne pełne, ale to proszę zwrócić uwagę, że ta etykieta była wykorzystana w jednym, a później przyszło takie czas, kiedy po prostu były etykiety zastępcze, czyli nadruki na starych etykietach i tu jest piwo jasne pełne, produkcja, browar, sobótka. No tu mamy kolejne świętojańskie, gdzie już mamy troszeczkę chmielu, ale też... Pisze cały czas, że jest to browar w sobudce. Tu mamy kolejne świętojańskie, one się wszystkie różnią różną mocą. No tu mamy jasne, pełne etykieta, która, tak jak wspominam, co pewien czas się zmienia, ale nie były to bardzo skomplikowane etykiety. Chodziło o to, żeby po prostu pokazać jak to wygląda. No tu już mamy ciekawe, ponieważ mamy piwo jasne pełne, produkcja browaru w sobódkę, ale już jest użyta nazwa Ślęża, czyli zmienia się jakby tutaj grafika tej etykiety. Później mamy kolejne Ślęża. Co? Proszę zwrócić uwagę, są te charakterystyczne trzy górki i niedźwiedź, ponieważ obok tego kościółka znajduje się taka Stara, bardzo neolityczna, chyba jeszcze jakaś tam rzeźba z, z zamieszłych czasów i było to wykorzystane do grafiki. No, kolejny mamy Ślęże, tutaj mamy piwo jasne, pełne. No Grafika się co chwilę zmienia, znowu Ślęża, piwo, cały czas mówimy o, yy, o, 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 o Browarze w Sobudce, a rozlew był w Bielsku Białej na ulicy yy, Wajdeloty. Tu mamy Znowu Michu, piwo robione w browarze w Sobótce. Kolejne już takie te świecące, czyli takie podobne do, do obecnych etykiet. Kolejna etykieta, dużo jasne. I już tutaj się pojawiają browary wrocławskie, dolnośląskie. No, tu mamy Sobódka Pils i rok założenia Browaru 1817, czyli wracamy do tradycji, tu mamy dolnośląskie z tym motywem właśnie tego micha na, 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 na tej Sobótce. No Tu mamy y, 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 książęce, y, tu mamy klasztorne, tu mamy znowu z powrotem ślęża, tu znowu wracamy do nazwy Sobódka, to są już takie. Browary, browar, który już w tym momencie bardzo nawiązuje do swojej tradycji, ale to są już takie ostatnie podrygi, ponieważ tak jak wspomniałem, w 1997 roku zostało to zamknięte. Tam y, obecnie nie można wejść, mieszkańcy Sobudki czasami odwiedzają, tu akurat czternastka, czyli takie bardzo mocne yy, piwo i tak to się tutaj yy, prezentowało. Muszę jeszcze powiedzieć parę słów, jeżeli będziecie Państwo w sobudce, poleciłbym odwiedzić Unikatowe, właśnie już nazwijmy, ruiny tego browaru, ponieważ znajduje się tam leżakownia, która jest wy, wy, wykuta w masywie skalnym, i żeby poprawić termikę tego leżakowania, to dobudowano takie specjalne murki, y, które miały pustą przestrzeń w środku, i tam nasypywano lód, żeby utrzymywać niską y, temperaturę. Także akurat ten browar y, znajduje się y, w miejscowości Sobudka. Jadąc tam na jakiś weekendowy y, wypad, warto zaliczyć wejście na ślęże, zobaczyć ten kościółek, zobaczyć tego Micha, ale jednocześnie można też zwiedzić browar Sobódka, który tutaj na podstawie tych przedmiotów, które posiadam w swoich zbiorach, starałem się Państwu trochę przybliżyć. Dziękuję.